Teraz będzie potrzebny jeszcze Aleksander Kamedulski i kompozycja samego jubilata, ale o niej powie jubilat. Proszę Państwa, Marian Jonkajtys, aktor i reżyser, mąż naszej wielkiej gwiazdy piosenki Reny Rolskiej, jako dziecko był wywieziony do Kazachstanu w czasie II wojny światowej. Na stare swoje lata opisał te wspomnienia z młodości wierszem. Zaproponował mi, abym spróbował napisać muzykę do jego wierszy. Jeden z wierszy właśnie Pierre Pole. Wyjaśniam, co to jest. Na wielkich stepach bezkresnych Kazachstanu, kiedy na wiosnę bujna roślinność już wspaniale rozkwita, a jak upalne lato przychodzi, to te wszystkie roślinki wysychają. I takie się robią kłęby tych roślinnych, suchych już roślinek, no, suchutkie to wszystko. I tak wiatr, takie kłęby tego po stepie bezkresnym gna, gna, gna. I to właśnie jest Pierre Katipole. I on napisał taką pieśń, takie słowa, do której no, udało mi się napisać muzykę, myślę, w tym klimacie. I właśnie poprosiłem, żeby Natalia i Aleksander zaśpiewali tę piosenkę. Pierre Katipole. Kazachstanu, co z wiatrem przynosisz, gorzką woń burzanu, gorzki smak zesłania, gorzki los niewoli, gorzkiej sybirackiej tułaczej niedoli. Wieczorem z roboty w sinie mogły
znaleźć. Od kurzej ślepoty hej, łzo, sty się świata. Czy jeszcze pamiętasz te polskie dziewczęta, gdy powracające wieczorem z roboty wsi nie mogły znaleźć od kurzej ślepoty? Bardzo wam, kochani, dziękuję za przypomnienie pięknego wiersza Mariana Jonkajtysa. Bardzo dziękuję.